Jestem zasypywany pytaniami na temat świadczenia wspierającego, więc przeczytam Wam odpowiedzi na najważniejsze pytanie, jakie udzieliło Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Znajdziecie to na www.gov.pl. Odpowiadamy na najczęściej zadawane pytania. Tak informuje Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Super sprawa. Nie wiem, czy się zmieścimy w jednym odcinku. Mogę zrobić ewentualnie dwa lub trzy. Dobra, jedziemy. Pierwsze pytanie. Czy wszystkie osoby z niepełnosprawnościami będą mogły otrzymać świadczenie wspierające? Świadczenie wspierające będą mogły otrzymać osoby z niepełnosprawnościami, które ukończyły 18 rok życia i dodatkowo uzyskały decyzję ustalającą odpowiedni poziom potrzeby wsparcia od 70 do 100 punktów, wydaną przez WZON. Decyzję ustalającą poziom potrzeby wsparcia będzie mogła otrzymać osoba z niepełnosprawnościami, która legitymuje się odpowiednim orzeczeniem, dalej. Nie będzie miał znaczenia moment powstania niepełnosprawności ani rodzaj posiadanego przez te osoby stopnia niepełnosprawności czy grupy inwalidzkiej. Następne pytanie. Pytanie. Od kiedy mogę starać się o ustalenie poziomu potrzeby wsparcia, a od kiedy o świadczenie wspierające? Odpowiedź. Wnioski o wydanie decyzji ustalającej poziom potrzeby wsparcia można składać do WZON począwszy od 1 stycznia 2024. Natomiast wniosek o przyznanie świadczenia wspierającego do ZUS będzie można złożyć po uzyskaniu decyzji ustalającej poziom potrzeby wsparcia. Jednak to, kiedy będzie można złożyć wniosek o świadczenie wspierające do ZUS, będzie zależało od przyznanej osobie z niepełnosprawnościami liczby punktów w decyzji ustalającej poziom potrzeby wsparcia oraz od tego, czy w związku ze sprawowaniem opieki nad osobą z niepełnosprawnościami jej opiekun pobiera świadczenie opiekuńcze. Świadczenie wspierające dostępne będzie od 1 stycznia 2024 dla osób z najwyższymi poziomami potrzeby wsparcia, to jest od 80 do 100 punktów. Od 1 stycznia 2025 dla osób, które mają punktację od 78 do 86 punktów. Od 1 stycznia 2026 dla osób z niepełnosprawnościami z pozostałymi poziomami potrzeby wsparcia, to jest od 70 do 77 punktów. I teraz słuchajcie, co istotne. Osoby z niepełnosprawnościami, które uzyskają w decyzji co najmniej 70 punktów poziomu potrzeby wsparcia, będą mogły uzyskać świadczenie wspierające już od 1 stycznia 2024. Jeżeli co najmniej w dniu 1 stycznia 2024 lub później opiekunom tych osób będzie przysługiwało prawo do świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego lub zasiłku dla opiekuna w związku ze sprawowaniem opieki. Jakie są kryteria ustalania wysokości świadczenia? Kto dostanie najwyższą kwotę 220% renty socjalnej, a kto najniższą? I tutaj wymieniają, że od 95 punktów do 100 punktów jest 220 renty socjalnej i tam nie będę czytał tych progów. Najmniej się dostanie między 70 a 74 punktów i wtedy przysługuje w wysokości 40% renty socjalnej. Ale słuchajcie, co ważne, czego się dowiedziałem, przysługująca osobie z niepełnosprawnościami kwota świadczenia wspierającego nie podlega opodatkowaniu. To super informacja. Czyli kwota brutta równa się netto. Czy kwota świadczenia wspierającego będzie waloryzowana? Kwotę świadczenia wspierającego ustala się na podstawie renty socjalnej, która podlega corocznej waloryzacji. Czyli będzie wzrastała. Następne pytanie. Czy przyznanie świadczenia wspierającego jest uzależnione od kryterium dochodowego? Przyznanie świadczenia wspierającego jest niezależne od kryterium dochodowego. To znaczy, że przysługuje bez względu na osiągany przez osobę z niepełnosprawnościami oraz członków jej rodziny dochód. Czy świadczenie wspierające można pobierać wraz z rentą socjalną? Można pobierać wraz z rentą socjalną, tak jak i każdym innym świadczeniem rentowym bądź emerytalnym przysługującym osobie
z niepełnosprawnościami. Czy świadczenie wspierające będzie miało wpływ na prawo do świadczenia uzupełniającego, w nawiasie 500+, dla osób niesamodzielnych, i czy można będzie łączyć pobieranie obu świadczeń? Odpowiedź. Nowe świadczenie wspierające przyznane osobie z niepełnosprawnościami nie będzie wpływało na przysługujące tej osobie prawo do świadczenia uzupełniającego i będzie można łączyć pobieranie obu tych świadczeń, o ile taka osoba będzie do nich uprawniona. Czy jeśli w rodzinie są dwie lub więcej osób z niepełnosprawnościami uprawnione do świadczenia wspierającego, to czy każda z nich może je pobierać? Świadczenie wspierające można pobierać, każda uprawniona do niego osoba z niepełnosprawnościami, niezależnie od pobierania go przez innych członków rodziny. Czy możliwe będzie jednoczesne pobieranie świadczenia wspierającego przez osobę z niepełnosprawnościami oraz świadczenia pielęgnacyjnego przez opiekuna? I tu mówią, że jest to niemożliwe. Już nie będę czytał sobie. Czy złożenie wniosku o wydanie decyzji o poziomie potrzeby wsparcia do WZON spowoduje wstrzymanie wypłaty świadczenia pielęgnacyjnego pobieranego przez mojego opiekuna? Złożenie przez osobę z niepełnosprawnością do WZON wniosku o wydanie decyzji ustalającej poziom wsparcia, potrzeby wsparcia, nie skutkuje wstrzymaniem wypłaty opiekunowi tej osoby świadczenia pielęgnacyjnego. Dotyczy to także specjalnego zasiłku opiekuńczego lub zasiłku dla opiekuna. Dopiero złożenie przez osobę z niepełnosprawnością lub osobę ją reprezentującą, która już uzyska z WZON wyżej wymienioną decyzję ustalającą poziom potrzeby wsparcia wniosku o przyznanie świadczenia wspierającego do ZUS, będzie skutkować wstrzymaniem wypłaty opiekunowi tej osoby tak zwanego starego świadczenia pielęgnacyjnego w nawiasie specjalnego zasiłku opiekuńczego lub zasiłku dla opiekuna. Natomiast finalne uchylenie opiekunowi decyzji dotyczącej tak zwanego starego świadczenia pielęgnacyjnego w nawiasie specjalnego zasiłku opiekuńczego lub zasiłku dla opiekuna nastąpi po przyznaniu przez ZUS osobie z niepełnosprawnością świadczenia wspierającego. Istotne jest, że uchylenie w takim przypadku przez gminę decyzji przyznającej tak zwane stare świadczenie pielęgnacyjne zostanie dokonane od dnia, od którego ZUS przyznał osobie z niepełnosprawnością świadczenie wspierające. Aby opiekun uniknął w takim przypadku obowiązku zwrotu tak zwanego starego świadczenia pielęgnacyjnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego lub zasiłku dla opiekuna, pobranego za okres, za który jego podopieczny z niepełnosprawnością uzyska świadczenie wspierające, podopieczny może zaznaczyć, jeśli taki będzie jego wybór, we wniosku o świadczenie wspierające składanym elektronicznie do ZUS, że wnioskuje o przyznanie świadczenia wspierającego bez wyrównania, a jedynie na przykład od miesiąca złożenia wniosku lub od kolejnego miesiąca. Takie możliwości wyboru daje internetowy formularz wniosku o świadczenie wspierające. Uf, zmęczyłem się. Jeszcze zrobimy jeden odcinek.